Za Rybnikiem, wygodowy na pierwsze większym skrzyżowaniu w lewo. Potem po 1,5 kilometra skręt w prawo. To chyba jest wystarczające. No dawaj, co? No, nie dam.
spoko. Bożyczkę. Na ziocha ma taki piebek do ziocha. Na nim odmienię. Ale na pina. Widziałam, tak. 11 wiadomości radiowo do przodu.
kilku godzin zamykną swoją nowego prezydenta. Na pewno będzie chciał zrobić jak najmniej, największy jest najlepszy. A PiS odprzy zęby na Warszawę. Mam możliwość pozyskiwania innego elektoratu. Ksiądz Lemański, przemieszany na emeryturę. Magda Tkaczyk, zapraszam. Przegrała z Jerzym Wilczym walkę o fotel prezydenta Elbląga, ale już samego rana Elżbieta Gelert pogratulowała konkurentowi zwycięstwa. Obydwoje tu mieszkamy, wspólnie zależy nam na tym mieście. Myślę, że na pewno będzie się zrobić jak najwięcej, jak najlepiej. Gelert zapewnia, że w ważnym zdaniu to sprawa, który prezydent może na nią liczyć. Kandydatka z Platformy Obywatelskiej poparła ponad 48% wyborców, Jerzego Wilka niemal 50%. Przekonuje to polskiego zwycięstwo, wykona w Elblągu, bo sygnał, że możemy wygrać w całym kraju, mówi Adam Hoffman. To zwycięstwo z Mateczynku pokazuje, że mamy możliwość pozyskiwania innego elektoratu. I jeżeli ten sposób terminowy wyboru w Warszawie wygraje PiS, uważa Hoffman, partia Jarosława Kaczyńskiego popiera referendum w sprawie odwołania prezydent Anny Gronkiewicz-Waltz. Jak poinformował wczoraj prezes PiS-u, najlepszym kandydatem na stanowisko prezydenta stolicy jest profesor Piotr Gliński. Niedawno typowany na stanowisko wyznanego premiera technicznego. Ksiądz Wojciech Lemański przeniesiony na emeryturę, znany duchowny ma zostać usunięty ze stanowiska decyzją arcybiskupa warszawsko-praskiego. Więcej wie Błażej Grygiel. Ksiądz wielokrotnie narażał się hierarchom swoimi wypowiedziami, zarówno w kwestii dialogu z wydarami na temat kierowcy problemu medycyny wśród kapłanów. Już pod koniec maja tego roku ksiądz dostał zakaz wypowiadania się w mediach. Złożył odwołanie i nie przestał mówić, tłumacząc, że prawo kanoniczne jest po jego stronie. Które mówi w kanonie 1353, jeśli ktoś złoży odwołanie od decyzji swojego przełożonego. Dobrze, to już stary chyba jest ten? Nie, to jest nie wiem, co nie jest. To jest stary dalej. A wtedy się da rozmawia taki Rybnik, Rybnik, Rybnik 1, Czerwionka, ulica 3 maja 12, Skok Kopernik, zaprasza.
Żyjesz w ciągłym stresie, pijesz dużo kawy. Zastanawiasz się, jaki preparat magnezowy wybrać? Wybierz rozsądnie, porównaj produkty. Czy twój magnez, tak jak Magnum Helat, zawiera helat magnezu? Czy tak jak Magnum Helat ma pełną gawkę magnezu w jednej tabletce? Czy tak jak Magnum Helat wystarcza aż na 12 tygodni? Thank you.
Radio 90. Muzyka wybrana na lato. Thank you.
Ultra. Nie, kanał Ultra. Halo. No to Miszku. No dobrze, jesteśmy teraz w Rybnik. W Raciborzu. Co robisz? Dopiero wstałeś, czy... Myśmy już zwiedzili trochę kościółek, byliśmy sanktuarium, byliśmy koło takiej hołdy. Tak. No dobrze, bo to naprawdę to fajnie robi, wiesz. No, tego to są fajne. Ta była też, ale tego są lepsze. No, także jedziemy. Teraz będziemy w Raciborzu, teraz będziemy zwiedzać rynek. No. Tam, na piszko masz tego filecika, to by go było, żebyś tego usmażył dzisiaj, wiesz? No, bo tak tam świeczuje, to już jutro będzie może nie dobra. Dzisiaj jeszcze będę na patelnię grillowaną uszła, tam od tamtąd watu usmażowa i nie co. Dobrze, a ty się o mnie martwisz trochę? W Opolu. Dobra Miszku, to kończę, ja do ciebie potem, ja ci będę puszczała sygnałki, a to dzwonię, bo ja nie mam nic na koncie. No pa. No. 12. 11.35. 11.35. Czyli dopiero wstał. Płynie Odra, tak? Ten Raciborz? Tak. A jedzie, Macio, to... Bierasz się jak? O! Podoba mi się tu. Thank you.
bo jak była pomysł 97, to wcale nie to było zalane. Thank you.